spotkanie Polskiego Towarzystwa Botanicznego z okazji stulecia to nie tylko rozważania naukowe, dyskusje bardzo poważne o metodyce badań, o wynikach badań, ale również chociażby sesja terenowa prowadzona przeze mnie, która dotyczy motywów roślinnych w sztuce. A dokładniej mówimy o Białym Domu i Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich. Albowiem ja, rozglądając się po tej sali, zobaczyłam mnóstwo roślin. Dla mnie to jest gabinet osobliwości namalowany na ścianach. Znalazłam tu rośliny absolutnie nadzwyczajne, których w ogóle bym się nie spodziewała w sztuce XVIII-wiecznej, właśnie w grotesce, poczynając od gatunków amerykańskich, takich jak słonecznik, czy nasturcja, albo trzykrotka wirginijska, albo papryka, której najmniej się spodziewałam. Można też znaleźć gatunki rodzime, które bardzo rzadko w tamtych czasach były przedstawiane w tak oficjalnych dekoracjach. Znajdziemy tutaj trzmielinę, sosnę, znajdziemy jakąś paproć, trudną do określenia, ale niewątpliwie jest to paproć. Znajdziemy również jałowiec. Okazuje się, że król, on pracował bardzo osobiście i bardzo dokładnie z zatrudnionymi przez siebie artystami, ustalił akurat w sali jadalnej albo w pokoju stołowym Białego Domu, ustalił bardzo bogaty program motywów przyrodniczych, zwłaszcza roślinnych. Można podejrzewać, że chciał się przedstawić swoim gościom jako osoba wykształcona, bywała w świecie i dobry gospodarz. Wykształcona i bywała w świecie, no bo właśnie gatunki amerykańskie, zupełnie nowe, gatunki takie jak chociażby aster chiński, który w Europie pojawił się 30 parę lat wcześniej, czy właśnie te gatunki amerykańskie, ale również chciał się pokazać jako dobry gospodarz. Dlatego pokazywał bardzo często rośliny użytkowe. Jak spojrzymy w górę, tu znajdziemy cały feston owocowo-kwiatowy właśnie z owocami. Mamy też przedstawienia żniw, zatem król chce się pokazać jako nie tylko bogaty władca, ale władca, który dba o swój lud, który pracuje co prawda na jego bogactwo, ale wspólnie cały naród się bogaci. Również chciał się pokazać jako władca wykształcony dzięki nawiązaniu do sztuki starożytnego antyku, prawda? Do starożytnej Grecji, do starożytnego Rzymu. Tutaj też można znaleźć takie analogie. Bardzo modny wówczas temat to było upływ czasu i zmienianie się wyglądu przyrody
wraz z upływem tego czasu, co jest zaznaczone tutaj wyraźnie znakami zodiaku. I można prześledzić na przykładzie roślin, że rzeczywiście artysta chciał pokazać na kolejnych ścianach rośliny kwitnące czy owocujące o określonych porach roku. Najtrudniej było z zimą i z jesienią. Jesienią nie zostały pokazane, bo to te ściany, nie zostały pokazane typowe dla nas piękne jesienne barwy. Mamy tutaj raczej rośliny śródziemnomorskie. Troszkę dalej zima, nie ma zasp śnieżnych. To jest zima na obszarze śródziemnomorskim. Czyli król, uznawany przecież powszechnie za patriotę, za miłośnika Polski, w tym oto salonie pokazał nie tyle polską przyrodę, co właśnie raczej przyrodę obszaru śródziemnomorskiego, z domieszkami zwłaszcza gatunków amerykańskich i stosunkowo nieliczne, aczkolwiek bardzo ciekawe rośliny rodzime dla Polski.